Przysługę chcę. What again? Now what's your tone, peasant? You'd never think it, but Zdena here is a demon at dice. She stripped me bare ass naked and I couldn't even get a ribbon off her. Well, I'll rip everything off her then, eh? Good God! You'd do that to such a fragile flower? Who I paid for, by the way. Right then. You've got to beat Zdena at dice. I refuse to be the only one here with his arse on show. W kości? Jak ja nie umiem grać w kości? I don't know. I'm not sure I can do it. I am sure. That's the important thing. Ja cię kręcę, jak ja nie umiem grać w kości. How have you all been getting on here? Well, Lord Capon's been chasing us around a bit and so forth. Nothing we're not used to. How about a game of dice then? Are you sure? What would I do with two naked men here? Let's see how good you are. Nie umiem grać w te kości, no ale dobra. Jeśli chcesz spróbować szczęścia w celem tej dwuosobowej gry jest zdobycie jako pierwszy określonej liczby punktów. Gracz w czasie swojej tury rzuca sześcioma kostkami. Punkty zyskuje się za każdą wyrzuconą jedynkę lub piątkę i każde trzy kości o tej samej Podsumowanie kolejki. Suma oznaczonych kostek. Kolejka zaczyna się zawsze od wyrzucania wszystkich sześciu kostek. Potem używając E gracz wybiera i zostawia sobie punkty. Zawsze przynajmniej jedna musi zostać odłożona. Kluczowe jest to, że gdy w rzucie nie będzie żadnej punktującej kostki, gracz traci kolejkę oraz wszystkie zdobyte w niej punkty, a grę rozpoczyna przeciwnik. Dlatego też należy tak kalkulować ryzyko, aby zakończyć swoją kolejkę używając kół, nim zbytnio wyrośnie prawdopodobieństwo, że żadna kostka nie przyniesie punktów. Dobrze jest również przemyśleć, czy warto po rzucie odłożyć wszystkie punktujące kostki. Im większą ilością kości rzucasz, tym większa jest szansa na uzyskanie wyższego wyniku. W grze każdy z graczy korzysta ze swoich kości, co ułatwia oszukiwanie, jednak zdobycie fałszywych kości nie jest takie łatwe. Rzuca, gracz wybiera i pozostawia sobie punktujące kostki. E i F. No dobra, zobaczymy. Ja średnio to ogarniam, ale... Why did you... Jesus, I can't bear to watch. No luck tonight. Jak to jest z tymi punktującymi? Celem jest dwuosobowej, tak, jedynka. Punkty zyskuje się za każdą wyrzuconą jedynkę lub piątkę. Każde trzy kostki o tej samej ilości. I każde trzy kostki o tej samej ilości oczek. 1000 punktów. Jedynka 100 punktów, piątka 50. Za trzy z rodzaju zdobywa się po 100 punktów ilość razy oczek. Na przykład 4, 1 to jest razy ilość oczek. 100 za 3 z rodzaju zdobywa się 100 punktów razy ilość oczek. Na przykład 4, 4, 4, czyli warte jest 400 punktów. 100 razy 4. A to czemu 1, 1, 1 to 1000 punktów? 4 lub więcej z rodzaju są warte dwukrotną sumę punktów. Okej, tu mam dwie. Oznacz, czyli tą. I tą bym sobie zostawił. A ty mi rzucił, tak? No bo te za jedynki i za piątki są, tak? No to F. Maybe you'd have more luck if you'd remembered to throw the other dice. That'll do me. Jeden, jeden. Bum, 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 bum. Dwa razy sześć. Czyli te sobie muszę odłożyć.
Okej, okay, za piątki są punkty. Cyk. Cyk. Why did you... Jesus, I can't bear to watch. Nie, coś nie rozumiem, muszę... This'll be the one. A czemu on mi zabrał? We'll see. What's with these blasted dice? Escape się rezygnuje. Ku zrezygnuj. Dwieście sobie odłożyłem. Dobra, zrezygnuję. That's it. You haven't exactly gone off to a good start, have you? Jeszcze raz. Muszę zobaczyć, o co w tym chodzi. Tak, tak. I teraz... Podlicz i rzucaj dalej. Tak, zapisz i rezygnuj. Czyli 300 zyskałem w tej turze. Teraz ona rzuca. Trzy piątki ma, a to dobra jest. I jedynkę. Ładnie nas trzaskała w tej turze. No nie! Ładnie nawaliła w tej turze. Dobra, zobaczmy teraz. Jedynkę możemy zabrać. Piątkę możemy zabrać. Podlicz i rzucaj dalej. O, i mamy trzy czwórki. Cyk. Cyk. Zapisz i rezygnuj. Dobra, może w końcu z nią wygram. Już teraz trochę lepiej mi idzie, chociaż ona widzę, że też ma farta. This'll be the one. Zaryzykowała. No luck tonight. Nie udało się jej, dobra. Co mamy tutaj? Mamy jedynkę. Jedynkę. Czyli mamy 200. Podlicz i rzucaj dalej, zaryzykujemy. Mamy piątkę i mamy 200 punktów. Dobra, biorę i rezygnuję. 1100. Ajajaj, trzy jedynki jej weszły. To kurde. Wygrała. Przegrałem. Oh no! Bad luck, gentlemen. I suppose now you want me to strip as well to keep you company. Well, now that you mention it. Sorry to disappoint you. I have to sleep sometime too. I could do with a good soak too. Then strip off and hop in here. All right, why not? Put your clothes in the trunk. I could do with a bite to eat. Do skrzyni. Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, give me a moment and I'll roll it up again. Oh, that feels good. Now, don't take this personally, but I've never seen a man more in need of a wash. I've known cowpats less fragrant. You certainly know how to have a good time. Yeah,
a drink? It's not terribly high quality, but it should do the job. Not for me. Thank you, sir. What use are you to me sober? Don't be a bore. Nie będziemy pili. Bore? I saved your life. True. He did save my life. It would be a sin not to drink to it. Sorry, sir, but no. Have it your own way, then. I suppose me and Zdena here will just have to drink it all on our own. So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdena here is very healing. You'll keep an eye on things here, won't you? Clara, bring some wine for the gents before they get cross. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Okay. Clara, my most favouritest bathmaid. But I admit it, my dear. The wine you have here is piss. Co go teraz trafi, panie Peszku? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though, where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hanush bought for us. And you want me to go there and get it now? Oh, I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. Sorry, but I really don't have time for this now. Can't you just make do with the bathhouse wine? Absolutely not. I will have my Sylvan Red from that cellar, even if it takes you a week to get it. We'll find some way of entertaining ourselves in the meantime. All right then, I'll bring it. Good man. Okej, wypadałoby się, żebym się ubrał, nie? I teraz wypadałoby się ubrać. Inwentarz. Nie no, ten czepiec to jest... Ile on ma obrony? 55. Hmm. 5. Wszystko jest lipa. To ma rękawice 5. Dobra, broń. Miecz zbójnika, to jest dobre. No i dobra, i pochodnia. I faktycznie muszę iść mu... pod zban. Ja pierdzielę. I to nocą łazić. Jestem zmęczony, głodny. A muszę mu iść po wino, ale se wymyślili cholera. Dobrze idę? Dobrze idę. Padałoby się wyspać, żeby odnowić sobie hapeki. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. W sumie to mogłem konia wziąć. Ale już jestem blisko. Dobra.
Teraz gdzie to wino? Gdzieś tutaj to wino jest, tak? Gdzie ja mam ten dzban wziąć? A, jestem tutaj, a to jest nawet bardziej przy murze. Dobra, jeszcze raz. Pokaż mi to zadanie. Piwnicy ratusza, weź dzban. To chyba nie tędy, tylko muszę przez ratusz przejść. Ach, se wymyślił. Cholera. Się mu zachciało. Czyli to jest gdzieś poniżej, tak? Znaczy no piwnice są poniżej, więc... Ale jak tam wejść? Do ratusza muszę się wpierdzielić? Czy się nie włamie tam? A tu wszystko pozamykane. No bo idę tędy. Widzicie, to jest wszystko zamknięte. No nie. Muszę tam przyjść chyba w ciągu dnia, bo to jest głupie. Dobra, idę w takim razie do siebie. Przykimam się. O ile jeszcze dam radę, bo przecież to jest bez sensu. Obnowię sobie hapeki i rano coś wezmę na ząb. I teraz tak, weź sobie wyłącz tą pochodnię. Sen i zapis. O, butów nie założyłem. Jeszcze sobie buty założymy, nie? Od razu lepiej. Później zjesz. Do 7. Nie wiem, czy mi to zadanie z tym ptaszkiem się nie skończy, no ale przecież nie będę się włamywał, żeby mu piwo, ten, wino przynieść, no. O. Misja z tym winem nie udała się. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat actually. Ciekawy jestem, czy on teraz będzie na mnie zły. Nie mam tu nic do żarcia. Co tu się dzieje? Dobra, zobaczmy, czy jedzenie jakieś mam. Placek jest. Gówno mi dał ten placek, szczerze mówiąc.
Nawet nie mam skąd zajumać czegoś do jedzenia. Dobra, co ja tu mam jeszcze? Suszone mięso. Dobra, trochę się... Trochę podjadłem. I tak, tamto zadanie mi nie pykło. A nie będę marudził z tego powodu. Pójdę do miasta. I powiem tej dziewczynie, że może służyć, znaczy, że może zostać kucharką i to zadanie będę miał załatwione chyba. Dzięki temu. Mam pełno hapeków. Idziemy. Dobra, powiemy jej, że może spokojnie być kucharką i będziemy mieli to zadanie, mam nadzieję, z bani. Siema! I asked around in Sassau. Father Francis is doing well in Sassau. He has no plans to return to St. James anytime soon. You talked to him? How is he doing? Doesn't he need his cassock fixed? He's always tearing it. There isn't a pew or a step he hasn't tripped over at one time or another. As I said, he's doing just fine. No i dobra, to teraz mogę iść do wójta i mu przekazać, że Agnieszka może być kucharką i chyba będzie wszystko, nie? Chciałbym się włamywać pewnie po wino dla tamtego. To byłoby głupie. Ciekawy jestem, czy się bardzo wkurzy, jak ze mną pogada. Good day to you. I chose a cook as well. Should I tell you or go to Hagen? Tell me who you chose and I'll take care of it. I chose old Agnes for the cook's job. I had a job convincing her, but it was worth it. She's the best cook around. Glad to hear it. I'll have to drop in on Hagen for lunch sometime. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Don't even talk to me. I feel quite hungry. I dobra. I tak, to zadanie zrobiliśmy. I teraz tak, co? Siema. Co my tu mamy jeszcze do roboty? Chodzi mi o robotę tutaj jeszcze, nie? Bo dziennik zaloty. Za kilka dni to trochę mało minęło. No Peszek ma jeszcze robotę. Nie chce mi się, szczerze mówiąc. Skrybę w Łużycach. A, zajęczyznę. No to musiałbym iść popolować... Na zające. A czy ja mam? Mam jakiś łuk. Mam łowieckie strzały. Spróbuję zająć się z tymi zającami. Wiecie, że Rzem jest mistrzem w polowaniu. To ogarnę mu tą zajęczynę. To jest jakieś żarcie. Może opędzluję coś za darmo. I? I zjadłem za darmo. Pada poszukać zajęcy.
Gdybym wiedział, że on chce, to jakbym tam... O, tu mogę też coś zjeść. Pytanie, czy tutaj... będą zające, nie? Czy na łące pasą się zające? Muchomora widzę. Ale zajec nupagadzi? Strzeliłem sobie. Jak debil. Nie ma tu zajęcy? Może przy okazji jak gdzieś będę łaził po lasach, ale to wtedy ten... ta zajęczyzna się psuje. Wychodek. Mamy świnie. Gdzie ja dotarłem? A tutaj, to powinniście kojarzyć, nie? Cześć. Miller Peszek sent me. He's very sorry, but by mistake, he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That rogue, how much is it? Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. Okej, to możemy mu wejść na chatę teraz, nie? O. Kurde. Nienawidzę tego wyłamywania zamków, nie? Nie mam wytrychu, super. Zobaczymy, czy tym razem znowu mi to wyjdzie. Stoimy pod drzwiami. On musi podejść. Hey, watch it. O, i teraz patrzcie, rozmawiamy z nim. Mówimy, że Peszek ma dla niego mąkę, nie? On się zgadza i leci, nie? I zostawia nas w domu, dzięki temu nie musimy już otwierać tego, nie? Oczywiście tu jest skrzynia, której nie umiem otworzyć. I to jest niby łatwe włamywanie, nie? Dla mnie to jest i tak już za trudne. No, ja nie kumam tego, bo to... O, udało się, dobra, to jest... What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin penny. No ale gwiznąłem co nieco. Gwizniemy jeszcze. Zjemy zgara. I
I to chyba na tyle, on tu nic ciekawego nie ma. I spadamy stąd, nie? Jeszcze się umyjemy. No ale gwizdnąłem ten pierścień, tak? Udało się złamać. Nie była to moja pierwsza próba. Ale nie sądziłem... Znaczy, no ta gra ma sporo bugów, nie? I to jest na przykład wykorzystanie jednego z nich. Teraz przydałoby... Oczywiście wczytałem... Jeszcze raz muszę iść do wójta i do tamtej pogadać. Bo chciałem popolować na zające. Więc nie wiem, czy tutaj te zające będą. Bo one gdzieś raczej w lesie, nie? No, czy tam na polanie w lesie. Czy żubr czeka na polanie. No różnie bywa, nie? Wiecie, jak moje polowanie na zające wygląda. Zejdę z tego kunia. To są takie zadania poboczne, które po prostu chciałbym zrobić. No ale tu zajęcy. Ani widu. Ani słychu. Pochodzę sobie tu po lesie oczywiście. Może się coś trafi. Szczerze mówiąc, trochę dziwnie, że nie mogę ze żadnego zająca tu trafić. Spotkać nawet, nie? Bo to myślę, że potrzebuję zabić, znaczy dwa zające upolować, co nie jest oczywiście takie proste w moim wykonaniu. Ale byłoby to kolejne poboczne zadanie, które bym wykonał, bo tu raczej nie ma tak, że gdzieś tam zając czy nie zając. Tam, w tamtym lesie chyba były, ale nie chcę spotkać tych zbirów znowu. Bo dopiero co się wyleczyłem. Ale tutaj żadnej zwierzyny, trochę dziwne, to nie uważacie? Tam jest woda. To jest średniowieczny, a nie obecny las. I nic. Nawet jednego kulawego zająca. No kurde, nie róbcie mi tego. Chyba będę musiał to olać po prostu. Przy okazji łażenia gdzieś, jak się uda upolować, to dobrze. No zobaczcie, nic tutaj, no teraz wyszedłem na otwarty teren. Ale nic, żadnego zająca. To chyba pojadę do tego, do młynarza. Oddam mu ten pierścień, przy okazji zagadam może z Teresą, chociaż to nie minęło kilka dni. A z tą zajęczyną, to zajęczyzną będę musiał poczekać, jak się trafi, jak będę gdzieś tam łaził po lasach, nie? Bo chyba, na pewno były zające tam, jak z tymi zbirami walczyłem, no ale... Niby tu jest jeszcze las, w którym teoretycznie... Przejdę się tym po tym lesie, ale... Zależałoby mi na tym, żeby zakończyć po prostu te poboczne zadania, bo tam można kolejne jeszcze iść wziąć. Wiem, że ze mnie łowczy, jeśli chodzi o to jest kiepawy, ale... Nic absolutnie... Wiem, to nie jest duży las, tak? No bo tu jest dużo, dużo większy i może to musi być aż tak gęsty las, jak tutaj jest. Tylko, że mi się znowu nie chce... jechać aż tak daleko, więc po prostu się przejdę w tym, jak tu niczego nie będzie, no to poczekamy do później i znowu pójdę oddać to zadanie, które już widzieliście, że oddawałem, no ale czasami człowiek zmieni zdanie. Nie, no nic nie ma, wydawało mi się, że będę mógł zrobić inne zadanie poboczne,
Ale tutaj absolutnie żadnego zająca nie ma. Gwiznąłem tamten pierścień, który jest jakimś gównem, jak się okazuje. I pewnie jakimś testem, od tak po prostu dla mnie. No ale okej. No nic, myślałem, że tu w takim lesie też coś będzie, ale najwidoczniej się oszukałem. Dobra, zobaczymy, co mnie Peszek ma do powiedzenia. I jeszcze raz pójdę, oddam to zadanie. Cześć. What? Show yourself. Dobrze idę? Dobrze. Oddam to zadanie. I zastanawiam się, gdzie pójść dalej. Tam miałem jeszcze jedną chyba możliwość wykonania jakiegoś zadania. Jest tu młynarz? Młynarzu. Mam pierścień. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojtek, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you. And I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Dobra. Czyli to zrobiłem. Teraz idziemy się przejść. Fancy doing something again? I'd love to, Henry, but not just now. Czyli za kilka dni jest upierdliwa, nie? You've got to let a girl catch her breath now and then. Czyli jest pamiętliwa. Dobra, dobra, ale to nie ma znaczenia. Młynarz Wojciech. Cholera, gdzie to jest jakiś młynarz Wojciech? A co jest tu? Zleceniodawca kolejny. Dobra, czy jakieś coś tam się... To jest właśnie to, gdzie miałem sprawdzić, tak? Czyli coś tu się ciekawego dzieje. To jeszcze raz pójdę oddać te zadania szybko i tam się przedostaniemy. Młynarz, a tutaj... Młynarzowy w Kohelnicy. A gdzie jest Kohelnica do jasnej cholery? Znajdź bandytów. A tutaj, dobra. Najpierw ten nosi wody skończymy. Jeszcze raz oddamy. Zobaczymy tamto zadanie, a w razie czego później. Chociaż tu widzę, że to będą zadania z kategorii z tego, żeby kraść, co mi się średnio podoba. Wolałbym jednak nie kraść, bo po pierwsze otwieranie... Tutaj tych wszystkich zamków jest głupie i mało przyjemne. Jeszcze raz zrobimy to, co już było. To zyskamy 100 kasiory. Wy już to słyszeliście, więc nie będę już kazał wam tego słuchać drugi raz. Spróbujemy tylko tą opcję. Okej, udało się tym razem.
Nawet wykorzystaliśmy opcję, której wcześniej nie robiliśmy i obawiam się, że się okaże klęską, ale okazała się sukcesem. Teraz tutaj i pójdziemy tam przy arenie, chyba jest ktoś, kto ma dla mnie zlecenie. Może to będzie dzięki temu coś ciekawszego. Gdzie jest ten Patafian? O, jesteś. Ty, chodź tu! Good God, you look ter- I chose a crypto. I chose. No i dobra. Zadanie zrobione. Okej, chciałem się tylko umyć, czemu mi grę wczytuje. Super. I teraz tu mam zleceniodawcę. Jakieś zadanie i mogę do tego młyna w Kochelnicy też pojechać, nie? Gdzieś tu. Ale to jeszcze spróbujemy tu, skoro mam. A przy okazji tu jest jakiś las, może by tam zajęcy nałapał, jakby dało radę. Gdzie mój koń? Ty kuźwde nieposłuszny jesteś. Jedziemy. Ja tu już rozpędzony konno, a ci se idą. Sto. Nara. Słyszałem, że masz dla mnie robotę. Prawda to, wać panie? Bernard... Sorry, nie do ciebie. Bernardzie. Good health to you. Any chance of some work here, Captain? It all depends on what you're ready to do, my lad. As I'm sure you've noticed, the roads around here are swarming with brigands. Sir Hunnish has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Ratai in an abandoned mine. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending their nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Very well. That sounds amusing. Well, as for amusement, I'd entertain myself by being very careful, lad. Okej, okay, tutaj mi zapisał grę. I have some trophies. Let's see. Good. Good. That's how to treat the bastards. Okej, okay, czyli za ucho jest 35, całkiem spoko. I teraz tak. Ruina, zabij obozowego herszta. Niedaleko, możemy spróbować, czy mi się to uda, nie? Czy mi się to uda, broń. Miecz zbójnika. Dobra, no spróbujemy, no. Mamy grę zapisaną. Na kuń! Siwek! Jedziemy! Nie wiem ilu ich tam będzie, ale ja jestem Rambo! I ich zabiję wszystkich. A jak nie, to najwyżej nie. Z jednymi zbójnikami sobie poradziłem. Myślę, że ci nie powinni być silniejsi. Pytanie jest ciekawe tylko, czy to będzie jedno takie zadanie. Czy się będzie powtarzać, nie? Na zasadzie, o tam też to zbuję i cim połam nogi i tak dalej, nie? Ale to się okaże. No to jest tam, czyli tu muszę odbić na prawo.
Na pewno walka z tamtymi. O, w dupę. Dobra, tego się nie spodziewałem, że tak spadnę. No to pewnie przegram. Znaczy na pewno przegram. Ale spadłem. Następnym razem przyjadę tutaj. What have we got here? Entertainment? Great. Raise the alarm! Watch out! O, zrzucili mnie nawet z tego. Get over here! Kurwa, fik! Dobra, zabili mnie, ale to wiecie, to się nie liczy, bo to przez to, że spadłem z koniem w ogóle, nie wiem skąd, ich jest tu trzech z tego co widzę, tak? Wpadnę jak... nie wiem gdzie są, ale się nimi zajmę. Wpadnę jak dzik w ziemniory. Dobra. Oni są gdzieś tam są. Dawaj miecza, Stefan. Jedziemy. Tornado! Tylko nie spadniejmy tym razem, nie? Bo to tak głupio trochę. Więc jedźmy tędy jak ludzie. Już dobrze teraz jadę? Dobrze. Jednego zabiłem dość łatwo. Tam jest ich trzech. Latający koń to jednak nie jest dobre w tej grze. Nie widzieliście tego.